Rejman. Rejman, ładna piłka. Sierant przyjął ją na klatkę piersiową. Jeszcze Sierant za daleko wypuścił piłkę. Plonskowski! 1-0 dla Stali! Sanocki na prawo, Szrek. Obiega go Sanocki, on dośrodkowuje, strzał głową, 1-1! I kto? Patryk Paczuk, który przed kilkoma minutami zameldował się na murawie. Wejście Smoka, zawodnika błękitnych, Sylwestrzak. Ligienza. Szeliga, dobrze Sławomir Szeliga, minął Fadeckiego przez środek. Rejman, prawa noga, ale gol! Wojciech Rejman, 2-1 dla Stali. Nawrot na lewej stronie. Płonka. Powalona chorągiewka. Dobre zagranie, nie ma spalonego, strzał, 3-1, Patryk Plewka. Szukali błękitni bramki wyrównującej, a ostatecznie po tej przedłużonej, można to tak nazwać, kontrze, Stal Rzeszów zdobywa bramkę na 3-1, zamykając, wydaje się, ten mecz już definitywnie w 94 minucie spotkania.